Niedziela, Studio Rio 2013. Fale sobie szumią, młodzież się modli, młodzież się cieszy, młodzież się bawi. Wśród wielu, wielu tysięcy Polaków są też i... Dominika. Michał. Skąd przyjechaliście? Przyjechałam z grupą z Lublina. Ja z Paryża akurat, ale z Warszawy jestem. Z grupą Paryża. Wobec tego, co robisz w Paryżu? Studiuję. Filozofię, doktorat piszę w Paryżu i z grupą z Paryża przyjechałem. 230 osób. Za nami właśnie się bawią i pływają tu. A ty dlaczego się wybrałaś? Byłam na Światowych Dniach Młodzieży w Madrycie i bardzo spodobał mi się ten klimat, i jaki tu panuje na Światowych Dniach Młodzieży, więc postanowiłam przyjechać też do, chociaż daleko do Brazylii, ale zrobiłam wszystko, żeby tu przyjechać. Co dają człowiekowi młodemu, takiemu jak wy, takie dni, takie spotkania? Myślę, że dużo wiary i nadziei, że jednak, nie, jak dla mnie, na przykład dużo siły daje mi to, że zobaczę, że nie jestem sama w wierze, tylko jest cała rzesza młodych ludzi, którzy wierzą w to samo, co ja. A jak wygląda Kościół i wiara rówieśników we Francji? No właśnie, ja przyjechałem z tą grupą, to jest taki fenomen teraz w Paryżu. Taka grupa się nazywa Even. Taki ksiądz, to zresztą bardzo jest pod dużym wpływem Jana Pawła II i stworzył taką całą grupę, się nazywa Even. I, no i to ogromny sukces odnosi w Paryżu, teraz w ogóle we Francji, to jest taki fenomen i z nimi przyjechałem, świetnie to jest zorganizowane wszystko, od początku do końca, trochę jak w wojsku jesteśmy, każdy ma swoją grupę, czytamy teksty, śpiewamy, liturgia godzin, no mnóstwo rzeczy można się nauczyć. Jedną z trudności takich spotkań i takich wyjazdów jest właśnie umiejętność połączenia aspektu turystycznego z religijnym i z tego, co mówisz, to wam się udało. Tak, tak, nie, w ogóle no rewelacja, czterech księży jest, ale no niesamowici wszyscy księża, no naprawdę wszyscy są zachwyceni i naprawdę mam wielkie szczęście, na bardzo wysokim poziomie to wszystko jest. Dlaczego wybrałeś się na takie spotkanie właśnie tutaj na drugi koniec świata, można powiedzieć? No powiem szczerze, poszedłem na takie spotkanie właśnie, taką powiedzmy reklamę tego wyjazdu i tam przedstawili program, jaki będzie, gdzie pojedziemy, co zobaczymy i no to do mnie przemówiło po prostu. Czym dla ciebie są takie spotkania i dla twoich kolegów, rówieśników z Paryża? No jest wiele, wiele tutaj elementów, myślę, no, no przede wszystkim tak jak Dominika mówiła, pogłębienie wiary, też uświadomienie sobie ogromu, jakby dorobku, jakim jest właśnie Kościół, jakie całej tradycji, jak się spotyka ludzi z różnych krajów, z różnych stron świata, to człowiek sobie uświadamia, jak to jest po prostu, jaka to jest potęga i jak ta wiara się niesamowicie rozwija, jak to jest dynamika tej wiary. A ciebie, Dominika, kto namawiał na taki wyjazd? To chyba ja namawiałam wszystkich, żeby zgodzili się pojechać i mi w tym pomogli. Mnie nie trzeba było kompletnie namawiać. To co jest w tych spotkaniach, że każą tobie na przykład jechać i milionom innych ludzi? Oj, ciężko powiedzieć, chyba, nie wiem, naprawdę ciężko powiedzieć. Cała ta organizacja, całe to, wszystko to, co się tutaj czuje, to jest coś, dlaczego warto przyjechać cały pół świata, żeby to poczuć. Mówimy jedność w różnorodności. Kościół jest jeden, ale jest różnorodny. Czy wy tę różnorodność zauważacie? Delikatnie, ale Kościół jako sama istota nie. No, jedność w różnorodności, tak? No, my pojechaliśmy do takiego małego miasteczka, Paraty. Znaczy, to nie jest takie znowu małe, no małe, nie, myślę małe. I nad morzem, nad oceanem, przepraszam. I byliśmy na takiej właśnie, było święto jakieś tam brazylijskie i byliśmy zauroczeni właśnie tymi śpiewami, tym jak ludzie przeżywają tą wiarę. I różnice jakieś tam są oczywiście, ale myślę co do istoty, no to można powiedzieć, że to nie ma. Co do istoty się chyba zgadzamy. Bardzo się cieszę z tego, że wy jesteście tutaj. Jak odbieracie słowa Ojca Świętego, które kieruje do was?
No, to jest zupełna nowość teraz. Trochę ja jeszcze tak powiem szczerze, odkrywam trochę jeszcze Ojca Świętego, jeszcze tak za wcześnie, żeby tak na świeżo jeszcze wolałbym tutaj nie wypowiadać się. W każdym razie, no na pewno to tyle mogę powiedzieć, że bardzo dobre wrażenie robi. Tak, jest bardzo otwarty. Jest bardzo otwarty, zwłaszcza dla młodych ludzi, co udało się nawet w gestach zauważyć papieża. Ale wczorajsza Droga Krzyżowa też była taką drogą krzyżową, która no chyba troszeczkę dotknęła serc ludzi uczestniczących. Tak, widać było, jak i nawet w trakcie Drogi Krzyżowej, jak i po. Było widać na twarzach i w zachowaniu. Bardzo dziękuję w takim razie. Raz jeszcze powiedzcie, kto mówił do nas? Michał Tarasiewicz. Przyjechałeś z Paryża, tak. Dominika Gusie, przyjechałam z grupą z Lublina.